Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu, witam Cię w kolejnym odcinku z Tainted Grail, The Fall of Avalon. No i co, słuchaj, no, trzeba się ruszyć, idziemy zrobić to mędrce, szkiełko i oko, ale zastanawia mnie, bo tutaj jest jeszcze wejście od dołu, no i to wejście od góry. Pytanie tylko, czy to wejście od góry to faktycznie jest wejście, a nie przejście wąwozem dookoła. No ale to przekonamy się, słuchajcie, zaraz. No bo tak, mamy te red capy tutaj po drodze, to na pewno, więc będzie tutaj bitka. Ale też mamy tutaj na górze tych przeciwników, ale są creepy te dzieci, nie? Creepy to jest fest. No, ej, ej! No przestańcie, bo ja nie mam kondycji. Dobra. Chodź tu, potnę cię, gnoju, kurwa. No, puść mnie. No, jebany red cap, no. Dobra, koziki sobie zabierzemy. Szkoda, że tak mało rzeczy z nich dropi swoją drogą. Ej, ale tu nie ma? Poczekaj. Tu jest wejście na górę. Ale tu jako takiego wejścia chyba nie ma do nich, więc trzeba tędy. A, albo jest. Dobra, to nie będę sobie... Nie będę przyspieszał tego elementu walki. Bo na pewno ten element walki tam zaistnieje za chwilę. To jestem bardziej niż pewien. O kurwa, ile ich tu jest. Tutaj są jakieś dwa obozy. Dobra, to będzie ciekawy odcinek. To będzie na pewno ciekawy odcinek. Ludzi od cholery. Pytanie, czy oni będą chcieli ze mną rozmawiać? No tak. Także chcę, że ta rozmowa się skończy na jednym. Na bitce. O, ale ogłuszenie siadło. Ej, co jest? On nie umarł? No chyba se... Jaja ze mnie robicie. O! Ty, ale fajne ogłuszenia siadają. Co jest? Dobra, naraz. Nara, gościu. Dobra, ten jest wyjęty spod prawa rycerz. O kurwa, nie trafiłem. Oj. Ej, kakaraka jest. Jest problem. No przestańcie mnie bić. No co za gnoje, ty. Ile ja mu HP zadam? Dobra, za pół, no to git. Myślałem, że będzie gorzej. Kurwa, idź z tym czekanem. Tak myślałem, że jak on tak mnie... Jak on tak wygląda, to on będzie bił dużo. No ja umieram. Dobra, idź mnie stąd, gościu. Czekam, stalowe rzeczy. Ale będę miał itemsów, tylko problem jest taki... Że no właśnie, itemsów będę miał dużo. Ale co z tego? Jak ja z nimi nie za bardzo się będę mógł ruszyć. No przestań z tym łukiem. No co za kurwa gnój, no. No. Będziemy się tak strzelać za jeden? Dobra, gnoju, jeden. Aha! Dobra, ja też jestem kasztanem takim, że brak słów. O! O! Ładny hit siadł. Dobra, ale czekajcie, bo teraz tak, trzeba się troszeczkę odnowić, jeśli chodzi o HP i zrobić porządek w zbrojach. I te, które są... A, filtruj po pancerzu. Według ceny. Kurwa, ten tabard jest 1000 warty. Dobra, to te najgorsze będziemy wywalać. Nie wyposaż, wyrzuć! To jest lekka różnica między wyposaż a wyrzuć. Dobra, ile miejsca? Kurwa, jeszcze 30 muszę mieć. No, te pancerze to na pewno do wywalenia. To do wywalenia. Dobra, miejsce się zrobiło. Ten pancerz też jest mało warty. Kurno, ale ten tabard, 122 zbroi, no ja go mam, ja wiem. Ale on tysiaka jest warty? To jest chora cena. To jest jakaś chora kwota w ogóle. Dobra, wezmę sobie, zaraz będziemy robić porządki. A tu są następni. Dobra, to pozbierajmy to, co tu jest. Żeby on nas nie widział. Jak najdłużej się da, żeby on nas nie widział. A swoją drogą mogę mu przecież...
łeb zajebać po prostu. Trafiłem go? O, aż ścięło grę z wrażenia. A, ja go nie trafiłem, no dobra. Trudno. Ale zrobił... A nie, nie zrobił uniku, bo damage dostał. To nie wiem, co tu się wydarzyło. Dobra, zaraz będziemy robić porządki. No i tu z góry mamy widok. A, pierwsza sprawa na... kapliczkę, ale też na tego ogra na dole, którego będzie trzeba na pewno pokonać. Dobra, bo narobiliśmy sobie znowu problemów z miejscem w ekwipunku, więc trzeba się tego pozbyć. Te zbroje też, dobra. Trochę miejsca mamy, ale nie oszukujmy się, to jest gówno, nie miejsce. Totalnie, nie? Wydaje mi się, że nie wiem, może się lepiej teleportować i sprzedawać po prostu to na bieżąco. O, ziemniaki się przydadzą. No bo jednak, kurna, szkoda mi jest tracić. Szkoda mi jest po prostu tracić, nie? O, atletyka na 30 wbiłem. Swoją drogą, mogę stworzyć wiele tych mikstur, więc poróbmy sobie te mikstury na maksa jak się da, bo ja i tak później nic z nimi nie zrobię. Mogę je co najwyżej posprzedawać. Więc faktycznie to nie byłoby wcale takie głupie. A parę tych miejsc nam da, nie? Zawsze. Po tym jedną, dwa miejsca niech będą. Zawsze to coś. Mało tego, możemy wtedy drożej sprzedać, nie? Kurwa, tak czułem, że ten pancerz będzie za dużo. Albo on 10 kg waży, dlatego. Dobra, ale zanim pójdziemy sobie dalej, to ja bym chciał odblokować ten teleport tutaj. Ten teleport tutaj. Pyk. Superancko. I teraz trzeba zrobić tak, słuchajcie. Cyk. Teleport na rogi. Sprzedajemy. Sprzedajemy, co jest do sprzedania. Nie ma znaczenia u kogo, bo to i tak nic nie zmienia. A, tylko że... Kurwa, jest problem. Problem jest taki, że nie ma tutaj miejsca do spania chyba. A nie jestem w stanie przemedytować, nie? Czekajcie, to się chyba dało jakoś zrobić. Albo się nie dało. Kurwa, nie pamiętam już. Wydawało mi się, że dało się to zrobić. No dobra, trudno. Zejdźmy sobie w takim razie na dół po prostu i zaśnijmy tam. Do rana. Bo wydaje mi się, że chyba tylko w tym swoim łożu mogę spać. A to moje łoże było gdzieś... Tutaj? O. A nie, przecież ja mogę kurwa gdziekolwiek. Po co ja tu schodziłem? Dobra, nie wiem, do 9. Chyba o 9 to oni już będą handlować, co? Mam taką nadzieję przynajmniej. Kurwa! Mam taką przynajmniej nadzieję, że będą handlować, bo to z nimi to też nigdy nie wiadomo. Sprzedajmy wszystko, co mamy. Z tych rzeczy wiadomo. I zobaczymy, co dalej. W sensie... Bo głupio mi, znaczy głupio mi, jest trochę bezsensowne według mnie jest to, żeby nie sprzedawać tych rzeczy, tylko je zostawiać. Bo jednak ten hajs nam się przyda. Bo jednak ten hajs nam się przyda, nie? Ja wiem, że to nie są nie wiadomo jakie hajsy. Ale zawsze po te 100 parę... No chyba, że po 3 akurat sprzedaję, no to wtedy nie, ale ogólnie po te 100 parę wpada, nie? Albo 200. No i patrzcie, mamy już 4500 tym sposobem. To mieć, a nie mieć, to jest naprawdę dobry hajs, nie? Czy jakieś potki tutaj coś ważą? Nie. Co tu waży w ogóle? Dobra, wszystko... według... ciężaru. Duża szklana butla. Sprzedajmy. Później skóry. Sprzedajmy. Mięso się akurat przyda. Lina się przyda.
No i dobra, resztę możemy sobie zostawić. No i G. No i G, słuchajcie. I teraz teleportujmy się z powrotem tutaj. Mam tylko nadzieję, że ten ogr będzie stał trochę dalej. I jego sobie zostawimy na później. O kurwa. O niedobrze jest. O niedobrze jest. Swoją drogą... Itemy stąd poznikały? Nie, trupy stąd poznikały. Itemy zostały. I mam nadzieję, że to tu nie idzie, co? Kurwa, to tu idzie. No, trochę problematyczne to, ale dobra, no, spróbujmy ich pobić po prostu. Tylko ja może bym sobie wybrał inne strzały, bo tych mi troszeczkę szkoda. Daj te zwykłe. Te zwykłe będą wystarczające. Tym bardziej jak, kurwa, żadną nie trafię! Dobra, bandyta. Giniesz. Tu pan kolega numer 2. Umiera. A bo w ogóle tak zauważyłem, że sama kondycja jest zależna od tego, ile ciężaru mamy na sobie. Im mniej rzeczy mamy na sobie w ekwipunku, tym szybciej się ta kondycja regeneruje i tym mniej jej tracimy w walce. O kurwa, ten bochmar bez twarzy trochę twardy jest. Dobra, panie bandyto, pan wypierdalasz mi stąd. Na raz. No i tego bochmara teraz trzeba będzie pokonać, który wygląda dość solidnie, że tak powiem. O, ładne podpalenie. Teraz tylko niech wejdzie na niego to. Cyk. No, panie kolego. Wow, 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 bez takich. Oj, ładnie się pali, nice, w końcu. W końcu to podpalenie siadło. Ła, dobra, ale nie bije on jakoś niesamowicie, więc jest plus. Tamten wcześniej bił mocniej. Ale niepokoi mnie ta chmura, która tu idzie do nas. Choć mam nadzieję, że nie przyjdzie finalnie. Kilt jakiś z niego dropnął. I ona troszeczkę nam FPS-y zjada. Tak zauważyłem. Tak delikutaśnie. Dobra, według ciężaru. Według ciężaru, ale też według wartości by się przydał. Ale ej, ale tu wszystkie rzeczy są drogie. Nawet ta pałka z kolcami jest 200 warta. WTF w ogóle. Myślałem, że to będzie gówno warte, tak szczerze. Co z tą skórą? Aha, nie mogę jej podnieść, no dobra. Przywróćmy sobie te 30 HP brakujące. Dobra, stąd dużo nie będzie, więc git. Chyba ta chmura sobie idzie, co? Bo się jakoś tak rozpogodziło, mam wrażenie. Możemy sobie odpocząć, ale z tego nie będę korzystał. Bardzo trudny zamek. Ale tak szczerze, te bardzo trudne zamki nie są aż takie trudne. Wymagałbym chyba troszeczkę więcej od nich, mam wrażenie. Bo nie sprawiają one jakiejś niesamowitej trudności. Chociaż ja też w miarę dobrze sobie radzę z tym, więc może to też dlatego. Dobra, czy ta chmura może już sobie iść stąd? Bo raz, że pochłania mi FPS-y, a dwa, że jednak no nie prowadzi ona do niczego w tej sytuacji. Czy coś tu na samym końcu jest? Nie. Aha. Aha! A myślałem, że coś tu będzie ogólnie. No ale dobra, no mniejsza. Idźmy, słuchajcie, idźmy. W takim razie, tylko zastanawiam się, czy tego ogra lepiej bić od góry, od boku. W ogóle gdzie on jest? Ty, przecież on tu wcześniej patrolował, co jest? I teraz mamy w ogóle starodawna jaskinia. Mamy dwa przejścia, albo górą, albo dołem. Pójdźmy może najpierw tą górą. Gdzie nas to zaprowadzi? Uuu, faktycznie jaskinia starodawna. Czy ja mogę tu wejść do środka? Mogę! Ale nie mam na to misji, więc nie chcę tam... Kurwa, niedźwiedź. Nie, więc nie chcę tam włazić. No idźmy z tym niedźwiedziem do cholery, no. Nara.
Poskaczemy sobie trochę, panie niedźwiadek, co? No chodź, chodź. No dawaj, 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 dawaj. No i co ty robisz, kolego, co ty robisz? Dobra. Niedźwiedź wykończony. Dziczyzny, takie rzeczy. Te tojady sobie pozbieramy. Tam na końcu wilki. Wilki, jacyś ludzie. To czemu te wilki ich nie atakują? Może te wilki sprzymierzone? O! Czemu te wilki ich nie atakują i one akurat atakują? No i git. O to właśnie chodzi. Panowie bandyci, wypadł mi stąd. Trzeba wilkowi trochę pomóc. No ty kurwa gnoju! Dobra, gin. Ty, a ten bandyta w ogóle zostawił tego wilka. I na mnie się rzucił, nie? Ten wilk też nie za mądry. No trudno. Znaczy wilk to zwierzę, więc rozumiem, że... Może jakoś tak mniej tego instynktu mieć, no ale... No steel jednak wypadałoby, nie? Dobra, czekajcie. Teraz tak, wszystkie te śmieci trzeba powyrzucać. Jakieś zbroje, kilty, takie rzeczy, dobra, no to se zostawmy na razie. O, jest skrzynia. Strzały na pewno, łuk na pewno, broń na pewno. Tą kurtkę wezmę, ale ona raczej do wyrzucenia pewnie będzie. Dobra, zobaczmy. Spodnie to na 100%. Te góry to też. Szczerze mówiąc... Szczerze mówiąc... To i to beznadziejne, i to też beznadziejne. Czy z broni jest coś takiego, co waży dużo, a też jest gówno warte? Ej, nie no, są same, które są warte po 200. Więc tutaj coś z tego akurat zarobimy. Tym się nie przejmuję. Jest jeszcze ta skrzynia, którą trzeba otworzyć. A. A w środku całe nic tych monet, bo ile tam ich było? 20? Już też bez przesady. Na dole! O kurwa! Jak się wystraszyłem! Na dole nie umarli. Czyli tutaj mamy jakiś kolejny obóz. I tu jest jeszcze górą jakieś przejście też. Ale to górą przejście prowadzi tam na misję Rogi Południa, więc to sobie na razie zostawmy. Tu na dole ten obóz z nieumarłymi jest kuszący bardzo. Nie powiem. Jest on kuszący. No i powoli też zbliżamy się do tego kręgu ala Stonehenge. No kurna, nie, jeszcze się zblokowałem, dobra. Jeździ. Tych nieumarłych jest tutaj trochę. Więc zejdźmy sobie w sumie do nich, bo czemu nie? Trzeba te miejscówki zwiedzać. Trzeba te miejscówki, słuchajcie, zwiedzać. Nie wiem czy... Oj! Oj, ale szkieleta poskładałem tak, że aż mi grę ścięło. No nieumarły też zdech. Kurna, jak tak mogę... No ja pierdolę, ale to trzeba trafić jeszcze. No nie no, trzymaj mnie! Czy oni mogą zginąć? Czy wy możecie poumierać? A im mniej kondycji mam, tym bardziej trzęsie łukiem. O! Ej, to tego nie wiedziałem na przykład. No to kurwa będzie 20 odcinek, ja dalej się gry będę uczył, nie? No jest jak jest. Dobra. Ci powybijani. Tu jakiś nieumarły jeszcze biegnie. Aha! No kurwa, no naprawdę, żeś się zatrzymał, gnoju? Jeszcze ktoś tam z tych nieumarłych chyba został, co? Tak mi się wydaje, że jeszcze jeden... Szkielet był. O właśnie, biegnie. Jest i on! No, był i on, znaczy się. Był i on, i gonimo. Pozbierajmy sobie wszystko, co tu jest. Do sprzedaży będzie w sam raz, albo do przerobienia później. Więc ja bardzo chętnie.
Jest i skrzyneczka z jakimś szybkim kokiem, krokiem. Tu już nic ciekawego, czaszka, miecze. Dobra, pozbierajmy sobie to. I sery, miody. Tutaj musieli być jacyś bandyci. Tylko pytanie, co oni się przemienili w tych nieumarłych, czy po prostu dostali od tych nieumarłych na dziurę? To jest dobre pytanie. Ej, dużo skrzynek tutaj swoją drogą zakopanych. Trzecia skrzynka już. Wygląda to całkiem nieźle. O, ziemniaczki jeszcze mieli nahodowane, proszę bardzo. Takich rzeczy to ja zawsze chętnie. Ale swoją drogą ta miejscówka, tutaj jej okolice się roją aż od tych bandytów, nie? Się dosłownie roją od bandytów. O, jakiś drób. Dobra, tu coś jeszcze widziałem. Malinki chyba, co? Tak jest. Malinki się przydadzą, ale są też jelenie, na które ja bardzo chętnie zapoluję, ale trzeba je najpierw trafiać. I to cały ja, nie? No szkurwa, no nie wierzę w to. Bo oprócz tego, że ja tam sobie jakiś drop z nich mam, który nomen omen nie jest jakiś duży, ale jest. Kurwa, z tymi wilkami, idź pan w pizdu. To oprócz tego... O kurwa, co to jest? Ty, to wygląda jakiś artefakt. Stylet nasączony... Sztylet nasączony czerwonym morem. Stylet. Stylet, już mój mózg też jest stylet. Trochę się w tyle zachował. Bym tak powiedział, zachował się w tyle. Stylet. Kurwa. Brak mi słów, nie? Brak mi słów. No i co? Tutaj mamy jakieś kolejne ruiny, przy których jeszcze nie byliśmy. Tu mamy to wejście, ale czekajcie. Bo my do tego starożytnego Kromlechu mamy iść, czyli tam na górę. Czyli dołem pewnie jest wejście. Znaczy górą chyba tu też było. Jak już zeskoczyłem, to już bida. Chyba. Chociaż może. Może, tak. Po gotikowemu byśmy spróbowali. Kurwa, no może być ciężko. Tędy na pewno nie, tędy też nie. Kurwa, jeszcze spadłem. Tu już raczej przejścia nie ma. No dobra. Chyba trudno, nie? Chyba trudno... O, chociaż... Ej. No tylko trzeba odpowiedni rozbieg wejść, wziąć i jest git. I wtedy jest git. No dobra, zbierzmy sobie jeszcze to tutaj. Ale, aha, bo ja... Poczekajcie, bo ja tą górą poszedłem, nie? A tu pewnie jest przejście dołem po prostu. Czyli dół nas prowadził bezpośrednio. Tak. Tak, czyli dół nas prowadził bezpośrednio, a góra tam. Tylko ja się zastanawiam, co się stało z tym ogrem. Czy on zniknął przez to, że leciała ta chmura i go po prostu zabrała? No ale z drugiej strony fajnie by było go pokonać, nie? A nie na zasadzie, że o, pierdol się. Bo to trochę słabe, nie? Wow, ale ścięło. Ale ścięło ładnie. No, kurwa, czy ja mogę? Chciałem tak ładnie zakończyć ten odcinek tutaj na górce. O, właśnie. Właśnie tutaj. No tu nie wygląda, tędy nie ma wejścia, do tamtej strony musi być wejście, wniosek z tego. No i tak sobie też podejdziemy, natomiast słuchajcie, to tyle jeżeli chodzi o ten odcinek, mam nadzieję, że wam się podobał, jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz, no i oczywiście zostawcie subskrypcję, jeśli jeszcze nie subskrybujecie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, zapraszam do następnych, na razie, no i cześć!